jestem normalnie miłym gościem, przecież ja przeklinam, bo tak muszę, no, tutaj grając w to. Memu listwę sprzedaj tam. Troszkę mnie zabolało to. Ta? Mhm. Powinno starczyć. Okej. Okay. To zrobię 3 godziny i zobaczę, ile zostało limitu. Ciekawi mnie to. Dawaj, bo tu psy zaraz będą. Jakiś debil przejechał i strzelał tutaj. Parę ciarnia na strzały przyjedzie. Całą okolicę będą przepatrywać. Mamy coś dla was. Hej. Takich samych klamek i suche liczki. Spanikowali. Dziękuję za 600 łapek. Chodź, uciekamy. Nie opluwam donate'ów, tak jak widać jednak. Ty, ta biała fura znowu, widzisz? Jakiś problem koleżanka ma. No, trzymamy ją. Te Volvo ma, nie? No. W lewo pojechała, w lewo. Na parking tutaj wjechała. W lewo, tam, do góry pojechała. Ona nas bejtuje. Się wydaje, że to takie gangusa bobsiarskie. Pozdrów Adana. 4 złote. Ile jej auto leci? Nie wiem. Moje ma 50% silnika, tak bym ją złapał. Nie, dogonisz ją, widać, że dogonisz. Trzymasz się? Trochę przytarliśmy zderzak, co? Ale masakra, ty. Ale ty masz farta, psiarskie jechały. No oni mnie lubią. Dzięki Kamil za gwiazdki. Zapomniałeś o Kłakłe, zaraz zadzwonię do niego. Balacha, hej, 150 zł. O, Balacha, dzięki za 150 zł, gościu. Ja pierdolę, Balacha. Przyprawę do zupy wkręcam dla niej, że mam na handel. Jak Bogdel się tak codziennie wydziera, to... Nie, Bogdel zaprosił chyba z 7 osób, kolegów swoich, bo... No bo Bogdel, ogólnie ja, jak i Bogdel mamy mega kontakty z jakimiś tam ludźmi, normalnie mamy kolegów i to tak wygląda, że czasem tak będzie, nie? Ma wieczór ze znajomymi i git. To nie jest tak, że my jesteśmy petami z neta i my życia nie mamy, nie? Mamy bardzo dużo kolegów i tak jest, no. Jesteśmy przyjacielscy i otwarci na nowe znajomości, także proszę nas nie traktować, bo my lubimy rozmawiać w ogóle. Witam. Dzień dobry. Ja to nie słyszę.
Robota niby mamy. Halo, halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Czemu w maseczce? Obserwator się ma. Już ściągam. A to nie wiem. Nie wiem, jakoś tak kurwa, bo teraz coś gadają, że coś tam trzeba chodzić w masce. A gdzie gadają? No, gadają? W radiu, bo słyszałem. W radiu gadają. Widział pan coś podejrzanego może w tej okolicy, w tym chodniku? Nie, jeszcze nie. Ale zadzwonię, jak będę widział. Pan poczeka, bo mi w głowie strasznie szumi. O kurwa, moja głowa. Gracjan, siema, co to za BMW sobie kupiłeś 10 zł? F30. Zresztą, nieważne, to nie jest temat na streamy. Dziękuję. Panowie, co? Jakie było pytanie? Mercedes pod prąd, to jest twoje. No, tutaj, tak, no mój, moje autko. To pański? Mój, no. Tego Mercedesa tutaj. A źle? No, nie, no źle, no. No to przepraszam, no to już poprawiam, mogę? Proszę bardzo. Oczywiście. Dzięki. Ej, kurwa, co jest? Tesla. Jak Tesla? No sam jeździ, no. Nie, znajomy siedzi, znajomy siedzi. A, znajomy. Teraz dobrze stoi? Teraz dobrze stoi. I to w sumie widzisz, obroniłem ci dupę, bo panowie powiedzieli, że ja, a to ty, kurwa. Ale wiesz, ja chciałem zrobić to automatyczne parkowanie, ta nowa technologia, wiesz o co chodzi. Tak. Panowie, jesteśmy wolni? Jesteście panowie wolni, wszystko jest czyste. Trzymajcie się, miłego dnia. Wszystko dobrze. Powiem ci tak, jesteś człowiek przypał. Czemu przypał? Ja jestem tania, że z każdym, kto podjedzie, można załatwić sprawę w ten sposób, tak jak teraz załatwiliśmy. Szybko opierdolę mu torbę i zwijamy. Pod bankiem, pod bankiem. Widzę, widzę. Szybko jedną pakietę mu sprzedam i... Kurwa, nie chcę, spierdalaj. Czekaj, stój. Stój, bo coś jest. Dzień co dobry. Tam? Dzień dobry, witam. Zapraszam państwa na powozcze. Dobra. Los Santos Police Department. Zjedź. Silniczek włączamy. Dobra. Szybki uchylamy. Kurwa no. Jedźmy może do domu zaraz po tej interwencji. Mili państwo, ile jest osób w pojeździe? Dwie, bo to dwuosobowe coupe. Fantastycznie, proszę pana. Panie kierowco, w tym momencie kierowca wyciąga kluczyk ze stacyjki i następnie wyrzuca go przez okno. O ja pierdolę. To ja mam propozycję. Propozycja jest taka. Powtarzam komunikat po raz drugi. Przedostatni. Kierowca odpal kurwa ten silnik. Wyrzuca go za odpal silnik, odpal silnik. No odpal rzesz ten silnik. Chopie, spierdalamy, no co? Słyszysz? Powtarzam po raz ostatni. Kierowca w tym momencie wyrzuca kluczyk ze stacyjki. Fabinio! Wyrzuca kluczyk. Spierdalaj, kurwa. No. Uciekaj, kurwa, bo się spierdolili. O głupotę. No co Raming, kurwa tu? Jedź, 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 jedź. Stasiu! Co? Co? Tu Janek. Co? Co się dzieje, Stasiu? No chcą mnie kurwa przyskrzynić tu. Chodź pogadamy, ja Stasiu. Idę. Jak ludzie? Stasiu, a bez broni? No przecież nie mam. Stasiu, co się dzieje, Stasiu? No nie wiem, tu Fabiniowi kazali wyjąć kluczyki i wyrzucić przez okno. Stasiu, musisz pogadać tutaj z komendantem Sasem. Jak pogadasz z nim? Który to? Brząd... Panie komendancie, proszę przyjść tu nas. Chłopie, to chłop już zachowywał się jakby, wiesz, jakbym coś miał. Pana komendanta chyba nie ma na miejscu. O, Stasiu, co zrobiłeś, że jesteś poszukiwany, powiedz mi? Jak poszukiwany? No Stasiu, jesteś poszukiwany chyba. To wyjaśniamy tą sprawę. No poczekaj. Panie kierowco, a pan co żeś kurwa przejebał? Ja nic. Imię, nazwisko. No przecież ja wczoraj siedziałem. Przecież wczoraj. Pokaż dowód normalnie, bo to jakieś stare zgłoszenie. Czy coś? Stare dane, wyjmuj dowód, tak. Kurwa. A byliście zamaskowani, dajcie się przeszukać, możecie jechać. Teraz? No. No przecież, hon. Przecież jak ja mam 20 kurwa toreb koksu tu. Ja stąd zawijam, kurwa. 9 zostało, nie ja pierdolę. No 9 toreb, weź to zabierz, kurwa, na chwilę. Jedź. No.
Dobra, skończyli czynności. My też. Siemanko. Siema. Sprawa jest. No, no dawaj. Ale... Dobra, ale nie! Dobra, ej! Kurnia. Wyciągamy klamy? Nie, ale zabawam. Wyciągamy klamy? Przez płat ja bym się. Dobra, wyluzujcie, naprawdę. Szukamy kłopotu. Co jest? Chcemy tylko pogadać, chodźcie, kurwa. Dobra, bo tutaj kurwa jakieś nieporozumienie się chyba tworzy i niepotrzebne jakieś spory. My kulturalnie wychodzimy z założenia, że wszystko można załatwić kulturalną rozmową, a z tego co słyszałem, jakiś zgrzyt jest. Coś się dzieje? Jaki zgrzyt? No nie wiem, tak. Jak, słuchaj, ja to normalnie kurwa, luźna gadka jest mile widziana, ale okay. jeśli zajeżdża ci ziomek brabusem tył i przód auta, to jest, no to jest, wiesz, to nie są słowa, ale to jest gest, który dużo znaczy. No tak, no dlatego wiesz, no jestem tutaj, żeby porozmawiać i dojść do jakiegoś kompromisu, prawda? No nie ma też się co tutaj kłócić, jesteśmy z tego co widzę z jednego osiedla, nie? Dobrze mówię? Nie, ja to nie jestem stąd, on mi tu przyjechał pokazać jakieś kurwa, jakieś ucieczki kurwa, będziemy napad tworzyć może. Aha, no proste. No to nie chcesz tego domu sprzedać? Ja wynajmuję, wiesz, że nie jest właścicielem. Aha. Od kogo wynajmujesz? Od Bratona wynajmuję. Od Bratona. Aha. Braton nie odsprzeda. Ta, bo on kurwa. No to co wy kurwa? Jak ja tu nie widzę żadnego zgrzytu, ani... Nie wiem. Fajne chłopaki, można pogadać. Rozumiem, tak. Ja mam pytanie, czy to Mercedes był? Co? Ten Mercedes. Mój. Ile to kosztuje? Ja dałem 800, jakiś chłop przybiegł, mówił, czy chcesz na szybko auto kupić, mówię, dawaj, kurwa. Ty. Półosobowe? No, lipa straszna. A, to chujnie. To dobra, to chodźcie na zewnątrz, bo się kurwa rozjaśniło, chociaż kurwa, wiecie, proste będziemy się tak, rzucać do siebie. Proste, no kurwa. Czy nie ma spruty, to ważne, to? No. To jest ta spruta, czy nie ma, bo ja bym wyjaśnił. No kurwa, mówimy się. Jest ta spruta, czy nie ma, do chuja. Zamkniemy 4x4, kurwa, kulturalnie na parku, bez sprzętu i... Chłopie. Dla sportu. Ja to wypierdalam, chłopie. Człowieku, kurwa, zobacz, jak ja jestem ubrany elegancko. To Stachu, patrz, kurwa, ściągasz, kurwa... Nic ja nie ściągam. ...koszulę i, kurwa, lecisz na gołe klaty. Co ty? To ty jesteś fighter tam MMA? Jakieś kickboxingi? Faktycznie jakąś ustaweczkę można pierdolnąć, no ja się piszę. No, dla sportu, nie? Ewentualnie 3x3, no jak tutaj... To wygra większe udziały na osiedlu. Ja tam ubrany jak lump, to kurwa mi nie szkoda. No to cię odjebie zaraz, kurwa.